Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored. Asta, o! Nie no, nie gadaj, serio! Zaatakuje? Durne pytanie, oczywiście to nie, że zaatakuje. Bełcik? Mogę to zniszczyć jednym tym. Mam wrażenie, że zjebało się trochę ten. To się na pewno jeszcze liczyło jako wykrycie, więc wczytujemy to. Czyli niech zgadnę, pewnie albo strzał z pistoletu, który niestety zaalarmuje dość dużo osób w tym pomieszczeniu. Albo bełt zapalający, których mam jeszcze 3 sztuki. Spróbujmy. Zobaczmy, czy to zadziała. Wydaje mi się, że powinno, no bo to jest roślina, no to powinno to się po prostu spalić. Dokładnie. Okej, co jest blisko? Kurde, amulet ta, aż tam jest... Tfu! Tam jest amulecik? To jest jeszcze runa w tę stronę i runa piętro wyżej. Dobra, idźmy w ten amulet. Aha, super. Dobra, ten jest gościu martwy, to na pewno. Z tym psem mam niestety trochę mieszane odczucia. Jest! Trafiłem. No i dobicie. Proszę bardzo. Ale to było dobre. Kurde, idealnie przed czasem musiałem, znaczy idealnie. Może, no, nie wiem czy tak idealnie, ale dobrze wyczułem moment, kiedy strzelić. Są zablokowane. A przez co? Przez deski. Okej. Dobra. Chciałbym strzelić, ale zanim strzelę z pistoletu, to zobaczmy, czy kogoś to zaalarmuje. Na szczęście nie. To szybki reloadzik. I zobaczmy, co ma tutaj celnego. Są jakieś klucze do archiwum. 16 rozdział Pandyzji. Tutaj kolejny raz mapka. Właśnie, a propos. Archiwum jest pod siódemką, czyli na tym piętrze gdzieś, ok. Tu w ogóle jest winda jeszcze, co jest też fajne. Tutaj zwykły amulet. Tym. Silne płuca, czyli pewnie na tego. Zwiększę pojemność płuc. No, aż tak tego nie potrzebuję, ale dla kości mogę, chętnie to poświęcę. Wypicie eliksir, chcę nawet cały jej zapas. Nie wiem, czy chcę to faktycznie brać. W sensie nie wiem, czy chcę to niszczyć, nie? No bo wiadomo, akurat mieć to tak po prostu, to chętnie chcę. Jeszcze ile potrzebuję? Jeszcze jedną kość. Czemu jak na złość teraz nie znajduję tych wielorybich kości, no? Tyle ich znajdowałem, a teraz nie ma nic. Jak potrzebuję sobie stworzyć amulet, no to kurde, nie mam z czego. Tutaj już było. Szukajmy dalej. Dobra, zakładam, że był tylko ten pies, więc raczej mogę to się tak normalnie w chodzie poruszać. Oj, pa... Ja, nie no, nie wierzę. To wilkumowa. O, czekaj. Butelka z eterem. Czy to coś robi? Dymek uwolnił, ale nie wiem, czy coś dodało. Tutaj jakaś ryba. Kamień ewentualnie do odbudowy. Się lepiej. Świeże powietrze bardzo pomogło. Ładę z nagiewka też. Uwagi. Aha, to jest tutaj ktoś z zewnątrz. O, albo to była ona w środku. Dlaczego to zawsze ja muszę zbierać mech w pełni? Jak tylko coś wymaga rezygnacji ze swoich, to mają do zamkniętych ust nic nie wleci. Okej, czemu to tak przerażająco wygląda? Jest, jedzcie moje słodkie. Ty, cicho tam. To
Dobra, domino się przyda znowu. Nasza? Nie, jestem za daleko. Kiedy chcę tańczyć, mogę wirować do woli. Niech tylko ktoś mnie spróbuje powstrzymać. Teraz jest zlinkowana. A czy jest tu... Tylko te dwie są? Chyba tak. No dobra. Idź tu. Pięknie. No i ją, myślę, schowamy tutaj. Razem z koleżanką. Idź tu. Tak wiem, trochę zabolało, ale... Jak to mówią? Poboli przestanie. Dobra, czy ja chcę zużywać bełty? Coś zapalające? Nie, ale chyba zwykłe też stykną. Nie, jednak nie. Jednak niestety nie. Formuły. Ile ma formuły? Full. No to kopniemy sobie i weźmiemy. To jest zdechły wilczarz. Więcej kości. Czy są wielorybie kości? Czy są zwykłe... Jaki cud, ja wspinając się na to skończyłem pod tym. Nie, to kawałki czaszek tego, tych wilczarzy. Chyba tutaj tworzą w ogóle te nieumarłe psy. Tak to wygląda. A i to jest archiwum, co nie? Mhm, pewnie tak. Czekaj. Klucz do archiwum znajduje się w biurze ewidencji. Dobra. No, klucz oczywiście już zgarnąłem, więc nie ma co się martwić. Dobra, jedna runa. Czy ona mi na coś pozwoli? Tak, pozwoli mi tutaj na ulepszenie. Szybszy ruch? Czy ogłuszenia? Myślę, że najpierw ogłuszenia warto wziąć. Potem iść dopiero w szybszy ruch. Jak to wygląda tutaj jeszcze? Jeszcze dwie runy, czyli jeszcze w to jedno będę mógł pójść. W sensie w ten... jeden upgrade. Gdzie było to gniazdo? Z tej strony. A, jest tej żywica. Tak wydawało mi się, że mignęła mi gdzieś ta żywica. Da hell, co tu robi trup? Sezon jak na wystawkę. Bourbon, czyli taka alternatywa. Tu mamy windę. Jesteśmy w piwnicy. Jedynka to sala główna. Dobra, co, jak to jest przetłumaczone? O, dobra. Mezanin to pół piętro. Dobrze wiedzieć. No i górny poziom. Okej. Okay. Zobaczmy, co jest tutaj dalej. To już ogólnie chyba pusto, czyli zostało mi tylko to archiwum. Tutaj nic ciekawego nie widzę. No, też widzę, mogę użyć tej postaci i się przeskradać, no ale jak mam klucz, no to po co? Może dziennik Ashworth zdradzi mi, dlaczego Delilah nie można zabić. Jej magia przepadła, a sabat się rozpadł. Ułożyłam sobie życie na nowo w Karnace. A potem usłyszałam, jak Delilah szepcze z pustki i wiedzie mnie do Duke'a, który też ją słyszał. Wspólnie pracowaliśmy nad sprowadzeniem Delilah z powrotem na świat. Odmieniliśmy cesarstwo 3 lata temu w domu Aramisa Stiltona. Wszyscy ci, którzy byli z nią w Brigmore i wcześniej, poczuli powrót magii. Dołączyli też nowe twarze, świeża krew. Teraz Delilah jest na zawsze nieśmiertelna. Przejęła Dunwall i niszczymy od środka zakon wyroczni. Rewidenci kierują się wskazówkami jego sióstr, a my wkrótce będziemy mieć wpływ na ich wizje i sny. Okej, czyli znamy kolejny cel. Jak pozbędziemy się jej, no to idziemy do Stiltona. Ale niewiele nam to dało, tak naprawdę. To się niewiele to dało ze względu na samą Brenę. Bo myślałem, że jednak dowiemy się czegoś więcej a propos tego, jak się bezkrwawo jej pozbyć, no ale...
Niestety się nie udało. Dobra, to jest prototyp. Dobra, spróbujmy na drugim piętrze. Nie tu, tylko... Szybki save. Co to jeszcze jest w ogóle? A, dowiedz się, jak Ashworth wpływa na wyrocznie, czyli zbadaj prototyp. No i pomóż sklepikarzowi, czy zbadaj orakulum i pomóż sklepikarzowi. Dobra, to powinno być chyba na tym samym piętrze, nie? Dokładnie. Ja pierdolę, ile ich tu jest! Rozejrzyjmy się po okolicy. Przyglądała się jest na dzienniki w zakazanych archiwach. Będzie wściekły. Nie... Bardzo uważnie szukajmy ten pokój. Ej, to jest po... to jest zajebiste. Nie dość, że jednym kliknięciem się jej pozbywam, w sensie ją ogłuszam, to jeszcze ten. Dobra. O właśnie, tutaj. Na górę. Nasza pani się dołączy, że stare dzienniki w zakazanym. Co to za jakiś odgłos? Będzie wściekła. Tylko na chwilę zerknę. Świano! Ja pierdolę, zaś to! Znowu jakieś kurde te. Jedna. Druga. Słyszałam to samo o Paolo, tym wyjcu. To co słyszałaś o Paolo, to nie to samo. Ktoś tam był. On jest sierotą z ulicy, polega na sztuczkach. Ale wierzę, że Delilah mogła tego dokonać. Rozejrzyj się. Powrót z pustki? To po prostu nie wydaje się możliwe. Moja droga, niektórzy widzą drzwi tam, gdzie ty i ja widzimy tylko ściany. Czemu w takim durnym miejscu stoi, no? Na kiedy bym ją zabrał, no ale kurde, jak ja ją ogłuszę, no to nas spadnie. Co? Nie było złudzenie. Coś jest nie tak. Czuję to. Co ty nie powiesz? Coś jest. Dobra, to będzie szybka akcja. No cóż, jakość mokra, nieważne. Gdzie jest ta jedna? Ona idzie tam. Ta jedna wraca. Ta też wraca. Dobra, muszę tą muszę ogłuszyć, ale nie mogę ją ogłuszyć, muszę ją zgarnąć z tego i ogłuszyć normalnie. Jak ją ustrzelę ze strzałki, no to ona spadnie i się zabije. Zobaczy, co potrafię zrobić z odrobiną kociej sierści i kością z nogi do pielca. Od razu zostanę jej ulubienicą. Inaczej do niczego się nie nadaje. Po prostu mi zazdroszczą. Wychodzi poza zasięg. Kiedy chcę tańczyć, mogę wirować do woli. Niech tylko kto wziął jej skalę, powstrzymał wróg. Może zmoczony ogórecznik i rumianek słów i wypowiedzieć je dokładnie. Co się dzieje? Ej, co jest? Co to miało być przed chwilą? Co to za jakiś skam? Nasza pani się dowie, że przeglądała się stare dzienniki w zakazanych archiwach. Będzie wściekła. Co to za jakiś mądrość? Zerknęła. Tam. Briana pracowała na czymś skomplikowanym dla mnie Delilah. Chciałam wiedzieć, co to było. No dobra. Drażnia się z tobą, Tamino. Też je czytałam. Myślisz, że Delilah naprawdę mogła to zrobić? Słyszałam to samo o Paolo, tym wyjcu. To, co słyszałaś o Paolo, to nie to samo. On jest sierotą z ulicy, polega na sztuczkach. Ale wierzę, że Delilah mogła tego dokonać. Powrót z pustki. To po prostu nie wydaje się możliwe. Żyjcie? Jest, żyją, dobra. Stał na tym żyrandolu. Zabierz mnie stąd w takim razie, żeby nic im się nie stało. Tylko teraz, gdzie by je schować, tak żeby inny, nikt nie znalazł. Powietrze jest wilgotne, ciężkie. Czyżby zbliżała się burza? Tu chyba będzie okej. Okay. Nie mogę biegać, muszę pamiętać. Zgarnę, tak? Teorii bym zgarnął, ale lepiej podejdźmy to osobiście. Miejmy pewność, że nic się z nim nie stanie.
tu drugiej. Musisz się o to mi chodziło i wypowiedzieć je dokładnie. Inaczej czar nie zadziała. Znaczy miliard gęsich piór. Ty nie chcesz umrzeć! Zajebiście! Zajebiście! Zapis sprzed kurwa 5 minut. Kurwa mać! Ja celuję w miejsce. A zajęczyło mi złapanie cholernej butelki. Może pani się dowie, że przeglądałaś jej stare dzienniki zamknięte w archiwach. Będzie wściekła jakiś odgłos. Pokaż, może to po prostu wiatr. Rihanna pracowała nad czymś skomplikowanym, zanim Delilah przybyła do Karmelu. Chciałam wiedzieć, co było. Kto tam? Drażnię się z tobą, Tamino. Też je czytałam. Myślisz, że Delilah naprawdę mogła to zrobić? Słyszałam to samo o Paulo, tym wyjcu. To co słyszałaś o Paulo, to nie to samo. On jest sierotą z ulicy, polega na sztuczkach. Ale wierzę, że Delilah mogła tego dokonać. Paulo z pustki. To po prostu nie wydaje się możliwe. No ja wiem. Niektórzy... Dobra. Już nie wiem, co zrobić. Jest dobrze. Coś tu. Co się tu dzieje? Jak my... Znowu! Rozejrzyj się. Co? Ja zaczekam. Jest! Dobra. Błąd naprawiony. Ale znowu! Ja celowałem normalnie w ziemię, żeby się przesunąć, a zaczął mi złapanie butelki. Teraz nie mogę nawet je tutaj chyba zostawić, co w tym stanie. Wrąkiem, że nikt to oczywiście nie wejdzie. A niestety tego nie mam na gwarancji, że nikt się tutaj nie pojawi. Musi być coś miłego. Coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił. Może coś z oczami Lego albo pęcherzem kota? Nawet nie chcę znać kontekstu tej wypowiedzi. Znowu jest ta idiotka, która tu stoi jak nie powiem co. Jest zlinkowane. Czuję, jak rośnie moja moc. Słyszę jej głos. Co? Czuję, jak jej duch dotyka mego. A dobra, i to była, i ta trzecia to była ta, co poleciała tam na górę. Spoko. Czyli tylko te dwie. Muszę ogarnąć. No to robota jest jeszcze prostsza w tym momencie, ale zapis robi tak czy siak. Oczywiście, że zbierałam je o świcie, a kiedy indziej? Inaczej do niczego się nie nadają. Kiedy zobaczy, co potrafisz zrobić z odrobiną kociej sierści i kością z nimi do pierca? Okej, czołówki z szybą się nie spodziewałem. Ale fakt, że nikt się tym nie zainteresował, jest jeszcze dziwniejszy. No fucking comment on this. Kolejna czołówka z szybą? Spoko. Ej, mi to życie nie zabiera, to jest aż śmieszne. Czarny kościelny amulet jeszcze jest piętro wyżej. Okej, wejdę tutaj normalnie stąd. Okej. Mam zasięg? Nie. Ale... Kurwa! Wskocz mi tam! Emil, to nie jest takie trudne, jak się wydaje. W sumie? Dobra. Może zrobię to prościej. Wezmę tę windę po prostu piętro wyżej. A nie będę się z tym męczył. Co my tu mamy? Sakiewkę. Mułkę. Jedzonka. I czarny kościany amulet.
Niknące światło. Po angielsku pewnie dying light. Ciekawe, czy takie jest nawiązanie. Daleki chwyt i mignięcie nie zabiorą manę, jeśli użyjesz ich w ciągu sekundy od dokonania zabójstwa. Dlaczego zabójstwa? Come on! Ja pierdzielę, no nie! Tu... Ja! Takie dobre to mogło być. No ale dobra, przynajmniej mogę poświęcić ten amulet i dostać trochę kości. Bo oczywiście nie będę z tego korzystał. I dobra, mam 12 kości. No to nie, połowę zużyję na to, żeby tego grabarza sobie aktywować. Bo sorry, to jest... Nie, nie to. Ale to jest za dobre, żeby tego nie używać. Stwórz amulet. Pięknie. Niespaczony amulecik. Używamy w takim razie. Dobra, mogę w sumie sobie na razie to odpuścić, więc zajmiemy to zamiast tego amuletu. I poświęćmy tę łaskę ducha, żeby dostać jedną kość. Mam ich teraz ile? Mam 7. Dobra. Czekaj, jeszcze do odznaczenia te dokumenty. Okej, prototyp widzę jest gdzieś w tę stronę w ogóle. Nie, powiedz mi, jestem jakiś pierdolnięty, czy ta gra, kurwa, nie ogarnia czasami własnych mechanizmów, bo dla mnie to jest, się robi irytujące. Że jej każe zrobić jedno, a gra robi albo nic, albo się zacina w takim durnym miejscu. Genialny wynalazca ledwie pamięta, jak się nazywa, proszę bardzo, czyli... pokłosie, powiedzmy, wydarzeń tego, że oszczędziliśmy Jindosza i dosłownie wymazaliśmy mu pamięć. Co stało się Jindoszowi? Podobno zmienił się w bełkoczącego idiotę. Nie wiem, Delilah. Wybacz. Spokojnie, moja droga. To strata, ale wątpię, żeby mógł nam dać cokolwiek więcej. Sokołow też został zabrany. Kto mógłby chcieć to stare próchno? Nieważne. Jak idzie komunia? Chciałabym już móc szeptać siostrom wyroczni na mnie. Mój wpływ rośnie. Zeszłej nocy weszłam do snu jednej z nich. Piłyśmy razem z fontanny w mieście, w którym się urodziła. Podejrzenia wicerwidenta Berna były słuszne. Sprawa z Jindoszem niczego tu nie popsuje? Nie. Grzebał wciąż przy soczewkach. Grubsze, cieńsze, półprzezroczyste. To był męczący widok. Wciąż mam stare soczewki i części w swoim warsztacie. Ale Jindosz skończył pracę już jakiś czas temu. Reszta zależy ode mnie. Nauczę się obsługi maszyny. Dotykanie pustki przez coś takiego jest trudne. Na zepsutą krew. Sama chętnie skorzystam, gdy będziesz gotowa. Pojawisz się tu wkrótce? Możliwe. Dunwall Tower mam prawie w garści. Nadrewident nie będzie już robił problemów. Pozostaje jeszcze kwestia mojego własnego problemu. Każde pociągnięcie pędzla zwiększa moją ekscytację. Gdy będę w Karnace, wypijemy może dobrego wina i pozostaniemy nierozłączne. Czekam więc na ten dzień. Na razie musisz obserwować wilka. Przynajmniej do chwili, gdy owiniemy sobie siostry wokół palca. Nikomu innemu nie ufam. Jutro znów się do ciebie odezwę. Bywaj. Do widzenia, Delilo. Cesarzowo. Ta, jutro to nie będziesz już miała z kim rozmawiać. Dobra, tych psów teraz nie steguję, no bo niestety, ale... Ciało? Co to ma być? Wiesz, co? Kimkolwiek jesteś, dość niegrzecznie jest tu umierać. Jakie ciało? Jakie ciało ty teraz zobaczyłaś, przepraszam bardzo? Chyba, że zauważyłaś, że tego obrazu nie ma, no ale... To wątpię. Bo to jest grubo poniżej, ponad nią, więc raczej nie mogła tego widzieć. Co mamy? Notki o czarnym kościelnym amulecie. Piąty, zaczęłam rzeźbić nowy amulet. Mam nadzieję, że poczernieje tak samo jak te o większej mocy. Będzie uzupełnieniem tego, który znalazłam w mauzoleum w Albie. Choć rzadko spotyka się inne osoby dotknięte przez pustkę.
To strzeżcie się, przyzywacze, dopóki mam przy sobie amulet, szczury i inne gryzonie obrócą się przeciw temu, kto je sprowadził. Jeśli zadziała ten nowy, to będę chroniony również przed zabójcami. 11. Rozumiem, to są dni kolejno. Miesiąca. Nadal pracuję nad amuletem ochrony. Zmodyfikowałem nieco przewis na tywiańską szarą kość, dając znacznie więcej korzenia łopianu. Instrukcje były niejasne, a ochrona, jaką zapewnia, słaba. 18. Ani rumianek, ani nasturcje dodane do mieszanki nie dają odpowiedniego efektu. Za to wydzielają całkiem władną woń. Czuję się choć dobrze chroniona przed niemiłymi zapachami, ale nic poza tym. I 23. W końcu się udało. Oczywiście ciemiernik. Sfermentowany i opalony na wolnym ogniu. Rzadki to efekt, gdy kościany amulet staje się całkowicie czarny. Tak jak chciałam. Chroni mnie przed pierwszą kulą lub bełtem zamachowca. Pierwszy strzał, który miałby mnie zabić, natychmiast zamieni się w krwiogzy. Zajebisty amulet. Brenna nosi dwa kościane amulety. Jeden chroni ją przed przyzywanymi istotami i obraca je przeciw przywołującemu. Drugi zaś zabezpiecza przed pierwszym beltem lub kulą wystrzelonymi z broni zamachowca. Czy ja mogę jej zabrać te amulety? O, tutaj w ogóle mamy jeden. Nice. Twardość. Zobaczmy, co to daje. Zwiększa maksymalny poziom zdrowia. Aż tak nie potrzebuję, więc możemy go poświęcić. Cztery kości piechotą nie chodzą. Dobra, 11 kości. Czy ja chcę zużyć 9, żeby zrobić runę? Może na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze poczekajmy. Dobra, tu jest jeszcze jeden kościany amulet. Jedna runa tutaj i jedna runa zaraz tutaj obok. Tutaj co? Ładnie otworzyć gablotkę. Złamany miecz z kości wieloryba. O! Okej. Okay. Znam tego się nie... Myślałem, że to będzie coś cennego, a tu nie. To jest coś potrzebnego do questa chyba? Ciało. Ja no, ten gościu raczej nie umarł śmiercią szybko. Tutaj tywiańska ruda, ale w ogóle wygląda totalnie, znaczy totalnie, model lepiej wygląda niż w poprzedniej części. Mi się bardzo podoba. Tutaj pył. Drut miedziany. Kolejny audiograf, więcej... A to jest dalej ten trup, więcej żywicy. Drut miedziany. Te dziwne soczewki mogą mieć związek z tym, nad czym pracuje Ashworth. Okej, notatki Brenny. Pierwsze soczewki, jakie opracowaliśmy z Dzindorze na potrzeby orakulu, miały straszliwe wady. Zamiast skupiać energię pustki, rozpraszały je. Głowy wypełniał mi hałas, a duchowa więź łącząca mnie z magią Delali została niemalże zerwana. Nieustanę w swoich staraniach, póki Sabbat nie przejmie kontroli nad siostrami zakonu wyroczni. Wiem jednak, że grozi mi przy tym śmiertelne niebezpieczeństwo. Stare soczewki mogą oznaczać mój koniec. Leżą na razie w moim warsztacie, muszą jednak zostać zniszczone. Jeśli zniszczę urządzenie łączące Ashworth z Delilą, pozbawię ją mocy. Zdaje się, że Kirin Jindosh stworzył te alternatywne soczewki do użycia w urządzeniu Ashworth. Przydadzą się do sabotażu. Odrzucone soczewki znają się w warsztacie, zabrałem przed chwilą. Wymiana soczewek w Oracle może unieszkodliwić Ashworth poprzez zerwanie jej więzi z Delilą. No i pięknie. Bardzo pięknie. Czyli ponownie, nie zabijamy, ale z perspektywy oczywiście naszej ofiary, powiedzmy, zrobimy coś, co dla niej będzie gorsze niż śmierć. O, nice. Kolejne wielorybie kości. Im więcej, tym lepiej. Coś jeszcze ciekawego? Poza tymi zapiskami, których nie jestem w stanie w ogóle odczytać nawet. Moje kukły siostry zakonu. Dobra, to już se sami poczytajcie. Mułka, no ale tego nie podniosę. Tutaj nie, zestaw. Tran chcę zabrać. Tutaj niesamowici mechaniczni żołnierze, to już chyba było. Co to się stało? Czy ja przypadkiem kopnąłem zbiórnik z tranem, który uległ implozji? Dobrego, że jestem zaraz obok, ale co to się od Janie pawliło, przepraszam bardzo. Czy jestem w stanie, kurde, zabrać jej ten klucz, nie zwracając na siebie uwagi tych psów? Dobre pytanie. Co to ma być?
Rozejrzyjmy się po okolicy. Okej, dobra. Coś jest nie tak, czuję to. Zajebiście, to czuj to sobie dalej, ale wypierdalaj spod tej lady. Od razu poproszę o quick save'a. Jej zabierzemy pistolet, bo raczej nie będzie jej potrzebny. Nie widzi mnie. Ale blisko było. Nie pod... Chuja, jednak zobaczyła. Dobra, czyli nie mogę do niej podejść. Chyba, że później. Dobra. Jeszcze raz. Wiesz, kimkolwiek jesteś, dość niegrzecznie jest tu umierać. Ciało. No, ej, czemu się nagle cofnęła? Jaki skam! Szła najpierw na górę, teraz to nagle się cofnęła? Ciało? Co to ma być? Znowu się cofa. Wiesz, kimkolwiek jesteś, dość niegrzecznie jest tu umierać. Skończyłam porządki. Nie jesteś z mojego sabatu! Kim jesteś? Twoim sennym koszmarem. Nie, ale jakie to jest kurwa upośledzone w ogóle. Wygląda na to, że nikogo tu nie ma. Aha! Teraz dostaję taką informację. Co? Wiesz, kimkolwiek jesteś, dość niegrzecznie. Zobaczmy, jak zareaguje jak rozwala tego psa. Nic. No dobra, trudno. Co? Jak to nic? O, widzę, że ten jeden pełz się przeoszczędził, widzę. Czemu powiedziałem widzę dwa razy? Na bak ten pies zaraz tu przyjdzie. Gdzie w ogóle wcięło takie moje pytanie? Był i się zmył. Dobra, zapis. Ciekawe, czy mogę zarąbać jej ten list dosłownie sprzed nosa, nie? Dlaczego to jest klucz w ogóle? Uwaga, czy to się uda? Tak? Dobra, okej, okay, sorry, to jest aż ten. To jest aż zbyt głupie. Ale dobra, mam upgrade, no to wydostajmy się w takim razie postacią cienia. Przejdę, tędy jak najbardziej. Jak długo trwa ta postać, to mnie też ciekawi. Pies. Dobra, problem tych nieumarłych psów jest taki, że one chyba są wyczulone na magię... Po prostu na magię. Przez to właśnie jakbym się chciał... Ej, dzięki! Zrobił mi przejście, jeszcze nie było żadnych podejrzeń, bo to pies to rozwalił, nie ja. Ej, no kurde, taki fajny portret. Co byście mi z ojcem doradzili, gdybym miała was teraz przy sobie? Ach, czasem śni mi się, że znów jesteśmy razem. Ej, możemy jakąś magią tego usunąć? Ten portret naprawdę jest spo... Dobra, pytanie mam chyba jeszcze sprzed wyjścia, ale wystarczy. Szkoda, że tego psa nie mogę, kurde. Co to ma być? Jakie ciało, idiotko. Wiesz, kimkolwiek jesteś, dość niegrzecznie jest tu brać. Leska, trzy razy zdążyłem cię zajebać rzeczy sprzed nosa, ty żeś tego nawet nie zauważyła.
Trochę to... Nie sądzisz, że kłuje w twoją tą pozycję? Dobra, i rozwalmy go teraz. Raz. Dwa. Okej. Dobra, tym razem widzę, bełty się nie zaoszczędziły, czyli to działa z różnym efektem. Raz tak, raz tak. Co byście mi z ojcem doradzili, gdybym miała was teraz przy sobie? Ach, czasem śni mi się, że znów jesteśmy razem. Jezu, ile krwi osób z drugiej strony. O, cyk, dwie rudy, za darmo. Jakby co, no to niczyjej uwagi nie zwróciło. Ty, czekaj, co to jest oznaczone? Okej, czy jakieś wysepki mają krzyżyki? I tutaj w przesmyku między jedną wyspą a Serkonos jest oznaczenie. Ciekawe, o co chodzi. Tutaj kolejna rzecz. Tutaj też składowisko. Pusto, no i idziemy tam. Mam dwa bełty zapalające w razie czego. Mam też pistolety, ale chyba jednak będę to rozwalał teraz mieczem. Chociaż... Zapis poproszę, bo oczywiście chcę zakończyć odcinek pozbyciem się Ashwork. Na szczęście nie zwróciło to niczyjej uwagi, więc mogę użyć pistoletu. Ale jeśli będę w stanie jeszcze czegoś się tutaj... Okej, dobra. Jednak tylko pierwszy strzał nie zwrócił uwagi. Czyli dobra, mogę raz strzelić, za drugi raz już muszę użyć bełtu. No. To się trochę zjebało, no ale trudno. I teraz bełt zapalający. No, to raczej nie przyciągnie uwagi. No niestety, mam tylko dwa takie bełty i to już jest siedmiu. Tutaj coś cennego. Kolejna notka. O, jajko. Jajko było w poprzedniej części sporo warte. To też fajne rzeczy. Jedna żywica. Żywica, w ogóle ciała jakby wtopione, kurde, w te gniazda. To jest aż przerażające. Tutaj ile? 1, 2, 3, 4 trupy. Amulecik, spoko. Albinos. W stadach pojawia się więcej białych szczurów. Nie potrzebuję tego. Coś jeszcze? Tu na piętro niżej. Zobaczmy. Dobra, powinienem mieć auto zapis, ale na wszelki wypadek zrobię jeszcze własne. Biedna Lucinda. Usiłowała wyhodować krwawe pnącze, ale nie może. Tygodniami próbowała stworzyć Brytanię i w końcu się poddała. Trzeba było widzieć istotę, które stworzyła. Mnóstwo kłów, zębów i ogonów. Tak to właśnie wygląda, droga Dominika. Delilah nosi znak odmieńca i część z tego, co potrafi, spływa i na nas. Nie wydaje się to w porządku. Pomyśl o zdzieraniu palców i krwi przy pleceniu sieci, albo pracy przy szlachtowaniu krów. Każdy dar, jaki dostajemy, jest lepszym z takiego życia. To słuszne i dobre. Mądrze tak na to patrzeć. Ale nie pomoże Lucindzie zdobyć więcej łask Delilah. Pięknie. To mi się podoba. Teraz dobra, jak chcę je ukryć, to z daleka od krwiowców.
bo krwiogzy zajmą się ciałami. W wiadomy sposób oczywiście. Kurde, ile tu jest w ogóle tych strzałek z usypiaczem? Ta jedna, druga... Jakiegoś kolejnego trupa jeszcze widziałem. Naszpikowanego, tylko to chyba z drugiej strony. Jedzenia. Jedzenie. Uwagi. O, tutaj właśnie. Ale to są chyba zwykłe bełty. Ja, ale też wezmę. Spuczy. Scenek akurat nie było, ale... Muszę zostać w taki sposób. Jedna. Jedna sztuka niestety. O, czekaj, czy to jest odłapalne? Jap, dobra. Pozbędziemy się w ten sposób tej roślinki. Proszę bardzo. Bełt chyba, nie? Właśnie. Super. Dobra, jak na razie idzie całkiem nieźle. Ta butelka z enterem. Okej, wróciłem do punktu praktycznie startu odcinka. Tam jest chyba... A nie, to nie była formuła. Ale jeszcze jedna jest formuła jeszcze u Breny. Więc... Nie ma się z tego co martwić. Zakon wyroczny podzielony, zaś powtórka. A więc można przy tym pomajstrować. Ashworth zostałaby całkiem odcięta od pustki. Koniec z wiedźmostwem. Ja nawet nie chcę wiedzieć, po co im te ciała, nie? Bo to są po prostu ciała. Jakoś przygotowane ciała. Ty właśnie, a propos, zobaczmy ten... O, a nie mam tutaj tego miecza? To gdzie go będę miał? Czekajcie. Odrzucone soczewki. Zbieranina odrzuconych soczewek o cechach typowych dla dzieł Kirina Jindosha. Widać na nich znaki okultystyczne. Wskazówki nie, cele nie, bo... Zabrałem miecz, kurde, z gablotki. Myślałem, że go będę tutaj gdzieś miał, ale... Nie mam. Po co ten miecz zabrałem w takim razie? Myślałem, że to będzie się do wykorzystania. Dobra, skacz od razu. Jest prototyp. Okej, jest też alarm. Czyli wypadałoby to albo rozbroić, albo wejść tutaj w inny sposób. Coś mogę podnieść. Dobra. Co miałem przy sobie? Butelkę z eterem. Mogę zużyć. Trochę amunicji. Dziękuję. Już do pokoju ochrony wymagamy. Raczej go nie znajdę tak na szybko. Dobra, zanim zrobię cokolwiek, szybki zapis. Tutaj... Dobra, nie, tego nie kliknę. Czyli to mogę po prostu wziąć, ale jak to zabiorę tak po prostu, no to wtedy... będzie problem. Tu jest co? To było w sumie do przewidzenia. No dobra, na szczęście... od czegoś mamy klucze elektryczne, prawda? Więc możemy spokojnie alarm wyłączyć. Zabieramy prototyp. Zobaczmy. Wczesny prototyp mechaniczny autorstwa Esmunda Rosberoa, który może usprawnić działanie niechemicznych mechanizmów strzeleckich. Wystarczy tylko... Czas to uruchomić i odciąć Ashworth od pustki.
Okej. A co tak? Już? I to ją zostaje było... tylko włączyć maszynę. I Ashworth powinna utracić moc. Okej, myślałem, że ona sama to musi włączyć. No cóż to? O! Okej. Wygodne. Nie. Wszystko przepadło. To uczucie. Rzeczy, których mogłam dokonać. Dotyk pustki. Delilah. To było wszystko, co miałam. Pośpij sobie w takim razie. Dobra. No to już teraz możemy się po prostu stąd zwijać. Oczywiście nie odpuszczę sobie, żeby nie wziąć formułki i paru rzeczy jeszcze. O, mogę pogadać? Mogę pogadać! To... Okej, okay, to quick save. Naprawdę sądzisz, że możesz się przede mną ukryć, Emily? Mały czarny wróbelek, który wreszcie uciekł z klatki. Stało się. Brianna Ashworth nie jest już wiedźmą. Podła istoto! Nie masz pojęcia, co czynisz. Wspaniały kwiat usechł i znika z tego świata. Delilah, zniszczę wszystko, co zbudowałaś, póki nie zdobędę tego, co moje. Och, Brianna, więcej już chyba nie porozmawiamy. Myślę o oglądaniu cię jako bladą, smutną istotę. Nie byłabym w stanie tego znieść. Nienawidzę cię za to, dziecko. Sprawię nie tylko, że wszystko będzie jak dawniej. Sprawię, że będzie lepiej. Dobra. Test. Ponowny. Czy mogę wysadzić tak samo... Czy nie mogę tego wysadzić tak jak Doubt, czy jednak da się to zniszczyć? Nie. Ale mogę kilka granatów rzucić. Czarnorynką zdobędę sobie resztę. Witam ponownie. Widzę, że masz prototyp. Twój znajomy nie przeżył. Cóż, to niestety mocno ryzykowny zawód, ale nie ma się co nad tym rozwodzić. Zapewne zechcesz zapłaty za robotę. Po pierwsze, rzecz jasna, znaleźnę. Po drugie, rozrysuję ci na podstawie prototypu kilka schematów do modyfikacji twoich narzędzi. A po trzecie, w ramach wdzięczności dam zniżkę na moje towary. Uczciwa wymiana. Uuu, co, darmowy plan dostałem teraz? Na to chyba wygląda. Jap. Konfigurowalne żłobienie. Kwiaty są tu gorsze niż w jakiejkolwiek innej dzielnicy Karnaki. A kiedyś to była taka bogata okolica. I dwa te... Jakże miła niespodzianka. Wow, ale patrzcie, mamy tutaj te... Mamy żółte plany, jakieś specjalne zakładam. Rzućmy okiem. Mam jakieś plany ulepszeń do twojego sprzętu. Kurczę, jakieś mistrzowskie plany. Przeżywająca obelga. Bełty mogą przebić kilku przeciwników naraz i zwiększy większe obrażenia. Bierzemy. O, czekaj. Mistrzowskie ulepszenie nie mogą zostać usunięte. Jeśli zainstalujesz obelgę, zainstalowanie później miłości na długość nie będzie możliwe. Aha, dobra, czyli albo to, dobra, to zobaczmy. Bełty mogą przeszyć kilku przeciwników, większy damage, albo idealna celność, gdy używana jest luneta. Okej, to poproszę to. Nie mam wątpliwości, że to udany zakup. Co jest tutaj? Bełt silnego skowytu, oślepia przeciwników. Jest strasznie cicho, od kiedy zamknięto konserwatorium. I zmusza wilczarzy do ucieczki, albo zmusza wiedźmy do ucieczki. Weźmy wiedźmy, bo te wilczarze od nich to... Od wiedźm wilczarze to są po prostu nieumarłe trupy, które wystarczy postrzelić. To się nie liczy jako zabicie. Doskonały wybór. W momencie, w którym mogą wiedźmy sobie odejść, no to... Znaczy odejść, mogą uciekać, no to dla mnie to jest turbo bueno. Czyli proszę, jednak to nie są wszystkie plany. Jeszcze jakieś takie mistrzowskie upgrade'y będą. Czekaj, czy w pistolecie... Bo w pistolecie też są takie jakby dwa miejsca. Nawet trzy by sobie w sumie wcisnął. Takie mistrzowskie upgrade'y. O, tutaj pod lunetą by się jeszcze taki mistrzowski upgrade może wcisnął. No, ostrze to ma sporo miejsca na takie upgrade'y. Granat, no ma co najmniej trzy takie miejsca.
No i mina. Znaczy miny ogólnie mają... Też tak ze dwa by się znalazły. Dobra. To będzie tyle. Czas coś chcę kupić. Bełt mogę kupić jeden. Nie mam, że nie muszę pakować. Zapalający. Kupmy dwa, wszystkie bo nie wiem, czy on tam nie miał dzieła sztuki zamknięte w konserwatorium, wyjące, gdzie nikt ich nie ogląda. Usypiacz. Wielka szkoda. Ty granatów tam sporo miał z tobą, więc to puszczę akurat. Zapraszam ponownie. Proszę uważać na złodziei. Kurde, dwie miny miał. Dwie miny. Aż mi szkoda je teraz tak gdzieś po prostu zostawić, nie? Aż mi nie szkoda tak po prostu teraz położyć, żeby tylko po to, żeby to zabrać. Ale jest. Jedna. Druga. No i dobra. Teraz pytanie, jak się tutaj dostać? Rozsadzone. I proszę bardzo. Czyli patrzcie, jak wcześnie ja w ogóle mogłem to zrobić, nie? Żadna wypłata nie jest tego warta. Jak wcześnie ja w ogóle mogłem, kurde, to odpalić? Ale opłaciło się poczekać. Tutaj mamy właśnie... wyjątkową młodą damę w naszym sklepie. Ej, to się nie powinno zaraz odpalić. Bez komentarza. Bez komentarza. Jego trzeba się pozbyć stąd najpierw. W sumie? Nie! Nie! Co to miało być? Nie chciałem go zabijać! What the fuck? Wyjące bełty, naboje, pióra. To są pewnie dwa bełty wyjące, więc możemy teraz zużyć. Cyk. Cyk dalej. Kurwa, jeszcze strzałki usypiające tak po prostu zostawione. Nerwowy wachlarz za 4 dychy. Ozdoba za 3 dychy. Jeszcze więcej grenadosów. Dwie miny, sporo soli do kąpieli. Tak, tak, będzie lepiej. Coś w kasie, trochę pusto. Ja mam pytanie. W momencie, w którym ja wydaję u niego na przykład 700 na te upgrade'y, nie? I momentalnie od razu obrabowuję ten sklep. Gdzie on tę kasę trzyma? Skoro w kasie są jakieś mizerne ilości, a on przy sobie nie ma nic. I tutaj też nie ma tych pieniędzy, no to halo. Gdzie się one znajdują? Bełty, boje. Tych strzałek nie wezmę, więc jedna, druga. Zabieramy. Bełty. Nie spacer, bełty. Drugi. Jeden, drugi. Raz, 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 raz. Otwieraj mi to. Raz, raz. Czekamy. No tutaj mogę najwyżej to zużyć, w sumie. I raz. No. Dwa. I łyk. I cyk. Zamykamy. No i mamy. Chyba wszystko, co mogłem stąd zabrać. Poprawka, teraz mam wszystko.
W ogóle, że to mi nie wybuchło prosto w twarz, nie? To jestem aż zszokowany. Też się rozejrzę wzrokiem, czy coś podświetli, ale widzę, że nie podświetla nic. A więc stało się. Ashworth nie sprawi już kłopotów. Dobrze, ale jest coś jeszcze. Gdy mieszkałam w Dunwall, robiłam rzeczy, z których nie jestem dumna. Czy to nie jest wymóg otrzymania obywatelstwa? Potraktuj poważnie to, co ci powiem. Znam Delilę i Ashworth. Kupiłam ich pieprzenie i zeszłam na złą drogę. Szczerze mówiąc, nim to się zaczęło, uznawałam Delilę za zmarłą. Nie chcę teraz w tym grzebać, ale chciałam ci to powiedzieć. Pewnych rzeczy żałuję. W porządku, Megan. Dziękuję, że choć trochę się otworzyłaś. Mam wrażenie, że na to zasługujesz. Możemy już wyruszać? Idziemy. Wiecie, co mi teraz tak naszło? Że być może Megan Foster to tak naprawdę Billy Lurk. Pamiętacie, Daud, jako Daud ją oszczędziłem i stała się kapitanem statku. Teraz to, co mówi, też jeszcze bardziej pasuje. Czy finalnie okaże się, że Megan Foster to tak naprawdę Billy Lurk, która jakby powiedzmy z poczucia, może nie z poczucia winy, ale po prostu w ramach zadośćuczynienia za to, że pomogła zabić cesarzową i jednocześnie po prostu chcąc pozbyć się Delilah na amen, chce, właśnie teraz pomaga Emily bądź Corvo. Profesor Imea, się dowiemy. Tak, ruszajmy. Czas wracać na groźną wręgę. Tak jest. Duke Serkonos i Delilah są coraz bliżej. Okej. Okay. Dwa wykrycia, niestety, dwa wykrycia, ale patrzcie, coraz bliżej. Ale najgorzej było w tej poprzedniej misji. Miałem jedno wykrycie, to się okazało, nie było w ogóle przez strażnika, tylko musiał mnie ktoś wykryć wcześniej. Pewnie jakiś cywil się zaliczył po prostu i dlatego nie byłem duchem. Tylko to jest to, ja dalej nie wiem, czy bycie duchem to jest tylko brak wykryć, czy też brak odkrytych ciał. Bo jeśli tylko brak wykryć, to byłem cholernie blisko poprzedniej misji, żeby to mieć. Wait a fucking minute! Gdzie ominąłem dwa kościane amulety? Dobra, plan to mówię. Plan się spodziewałem, że nie zdobyłem wszystkiego, co jest aż dziwne, bo zdobyłem aż cztery plany w sumie tak naprawdę w tym od... Chociaż dobra, nie. Zdobyłem dwa mistrzowskie plany, co było jakby... wyłącznie były czterema planami, ale pytanie, czy kolejny plan to jest plan zwykły, czy też taki mistrzowski? Anyway. O, lekko ponad 1000 monet, ale prawie 3/4 monet zebrane. Ale gdzie ominęły kościelne amulety? Wynegocjowano najlepszą cenę za prototyp, porozmawiano z Delilah po wyeliminowaniu Brany. Udało ci się zerwać na zawsze więź Brany z magią. Udało ci się wejść do czarnomykowego przez kanały. Znaleziono przyczółek, z którego wicerewident Ben szpiegował Brana Ashworth. Dobra, zrobimy tak. W kolejnym odcinku tu się spotkamy w czytaniu. Dowiemy się przy okazji, co nowego powie zarówno Emilia, jak i cała reszta. Wiadomo, jakiś film pewnie będzie. Ale ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored, którym, kto wie, być może udamy się po Stiltona? Nie wiem, bo jakby teraz mamy chyba dwa cele. Znaczy, cele główne to jest Aramis Stilton, bo w jego posiadłości się stała jakaś akcja z Delilah, no a potem to już chyba tylko Duke nam został, nie? No i sama Delilah, ale oczywiście chodzi mi o dwa cele na Serkonos, bo Delilah jest w Dunwall i jest wiadome, że do Dunwall tak czy siak trzeba będzie wrócić. Ale zobaczymy, co nas będzie czekało w misji w kolejnym materiale. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!